7 ułomów gazowych. Wywołanie w zawodach, Lucyna jako Hamel 2 Banda. Lucyna jako Hamel 2 Banda. Oto bohater dzisiejszego filmu, stary Kenwood 820, poczciwe urządzenie o bardzo dobrych parametrach. Dłuższy czas stał nieużywany, więc postanowiłem go dzisiaj troszkę odkurzyć, no i zobaczyć, czy wszystko w nim pracuje tak, jak należy. O, załączmy go. Przy okazji załączymy żarzenie lamp. Warto taki zabieg co jakiś czas wykonywać, żeby tutaj odświeżyć próżnię, polepszyć parametry próżni w lampach. Więc ja czasami załączam takie właśnie urządzenie lampowe, no żeby trochę popracowało, żeby się lampy wygrzały. Zobaczmy, co tam słychać na paśmie. Przy okazji sobie tutaj sprawdzimy parametry. Może zaczniemy od pasma 3,5. Co prawda mamy godzinę 9.42, no ale może coś się będzie działo na paśmie. Musimy troszkę preselektorem sobie podstroić zakres maksymalnej czułości odbiornika na danym zakresie. Jak widzicie, czułość spada, ale jesteśmy już poza zakresem. No i co pewien czas należy robić korektę. No ale pewnie osoby posiadające tego typu urządzenia wiedzą, że w zależności od pasma, z reguły jest tak, że na tych niższych pasmach, jak widzicie, coś się pojawiło. To już są właśnie niedomagania takiego sprzętu. Więc trzeba im wybaczać różnego rodzaju takie psikusy. No, generalnie tak, na tych niższych zakresach, tak praktycznie do 21 MHz, trzeba częściej kręcić drive'em, zmieniając zakres. No, powiem szczerze, może nie 21, no, siódemka jeszcze jest taka, że praktycznie nieznaczną korektę należy wykonać. Słuchamy. Co prawda słuchamy teraz na antenie pionowej. Jak widać, na 3,5 się nic nie dzieje. Zmieńmy zakres teraz na... Pewnie przy niedzieli będą jakieś zawody. Urządzenie jeszcze się musi rozgrzać. No tak, testując go kiedyś na Whisperze, to stwierdzam, że takie perfekcyjne parametry do takich, powiedzmy, 10 Hz, no to on dopiero uzyskuje po około 35 minutach. Tak to mam podane, choć instrukcja podaje, że 15 minut, no ale to jest, tak mówię, do tej łączności SSB, ale do takich cyfrowych łączności FT8, no to powiem szczerze, taką maksymalną stabilność na bardzo przyzwoitym poziomie uzyskiwał dopiero po 35 minutach. Stacja z Europy. O proszę, jakie mamy zawody? SPDX Contest. Hey,
Das gibt's nicht mehr. Sie können das auch nicht nachfüllen, denn es gibt kein R22 mehr. Es ist verboten. Ne? Die Tiere werden es gar nicht verkaufen, auch wenn sie es noch haben. Ne? Da ist ja auch viel, viel gemacht. Pamiętam jak. Kiedyś wolałem w zawodach, teraz jakoś. Nie wiem, nie lubię zawodów na falach krótkich. No ale może kiedyś mi się odmieni i będę startował. O, czasami lubi, aż jak widzieliście tam wcześniej, wskazówka pójść na maksimum, to jest tylko na chwilę. Powiem szczerze, że był okres, że po włączeniu ta wskazówka szła na maksimum i tak, no nie wiem, powiem, z czego to wynikało, no jak mówię, praktycznie po przełączaniu zakresami pomagało tutaj w tym, żeby ta wskazówka zeszła na zero, więc może kiedyś pokuszę się właśnie nad wymianą kondensatorów elektrolitycznych w tym urządzeniu, no ale to jest większa robota. Na razie nie ma tutaj takiej potrzeby, żeby coś ingerować, bo pracują parametry, ani nie fiksuje tutaj częstościomierz, jak i odbiornik pracuje przyzwoicie, więc praktycznie zwykłe czyszczenie wystarczyło. Zobaczmy, czy działa ton kalibrujący, co 25 kHz. Działa. To jest taki marker, nie wiem, powiem szczerze, no kalibrujący tutaj. Kalibrujący częstościomierz. Trzeba dokładnie wiedzieć, w którym miejscu następuje to zdudnienie. No i wtedy można sobie porównać jedną skalę z drugą. Tu akurat tej skali nie można chyba kalibrować. Powiem szczerze, nie próbowałem, a nawet nie chcę kręcić. Ale wiem, jak miałem kiedyś Yasu 101 Zulu Delta, to można było właśnie za pomocą tego tonu przytrzymać tą gałkę i tutaj tą skalę przekręcić i skalibrować częstościomierz zgodnie z tą skalą. Tutaj praktycznie skale się pokrywają. O, teraz nieznacznie tutaj jest rozjazd. Ale on może też wynikać z tego, że właśnie nie było to nigdy kalibrowane. Zobaczmy, co tam już słychać na wycinku telegraficznym. Tu mamy bez filtra. Powiem szczerze, tempo bardzo szybkie, widać, że nadaje komputerem. Chyba SP3.
O, wariactwo. Tu mam jakiś automatycznie załączony filtr. Działa RIT. Sierra Oscar 9 Florida, Sierra Ontario 9 Foxtrot Calling Contest. Działa. Tu jesteśmy wstrojeni. Zobaczmy jak tam. Trzeba nim trochę pokręcić. Dawno nie był używany. Rough gain. W oryginalnej wersji tego urządzenia tutaj u mnie już też to przebudowywał pod tym guzikiem. Oryginalnie był dimmer, powiedzmy, to był taki blokada częstotliwości, żeby można było sobie odstroić się. Chyba to służyło też do takiego wstrzymywania częstotliwości, żeby chwilowo sprawdzić, co się dzieje z boku, żeby z powrotem wrócić na tą interesującą częstotliwość. Ja tu u siebie mam w wersji tej, powiedzmy, może nie inaczej, na wycinku telegraficznym za pomocą tego guzika mogę sobie włączyć, wyłączyć filtr telegraficzny. O, należy pamiętać, że to urządzenie...
No proszę. PLY2W. Lucyna, Yokohama 2 Banda. Wywołanie w zawodach. Lucyna, Yokohama 2 Banda. Lucyna, Yokohama 2 Banda. Wywołanie w zawodach. Lucyna, Yokohama 2 Banda. Lucyna, Yokohama 2 Banda. Lucyna, Yokohama 2 Banda. Wywołanie w zawodach. Lucyna, Yokohama 2 Banda. Lucyna, Yokohama 2 Banda. No jest czysto na paśmie, nie musimy nic tutaj zawężać, ale no, można sobie troszkę tutaj tym pomóc. No dobre to jest w możliwościach telegraficznych. No i to było wszystko. Zobaczymy co tam dalej. No, postroiliśmy się troszkę dalej. No nie mamy niestety tutaj AM-u, ale można wstroić się w nośną. I posłuchać. A jakby ktoś pytał, jak szeroko można słuchać na takim urządzeniu, no to praktycznie zaraz, praktycznie pół megaherca mamy przestrajanie na każdym z podzakresów. Dobra, wrócimy teraz z powrotem na pasmo, rozruszamy troszkę gałkę. No i zobaczmy co słychać na 20 metrach. Thank you.
Jak widać, nieznacznie skala się nie pokrywa. Tak na dobrą sprawę, tu mamy z grubą, tu mamy dokładniejszą, więc nawet z ciekawości zobaczę, czy to idzie przekręcić, czy nie. Jak najbardziej idzie. Skalibrujemy. Powiedzmy. Zobaczymy, czy będzie się to pokrywać na też innych zakresach. Kiedyś, jak nie było czytów cyfrowych, no to praktycznie operowało się na tej dolnej skali. Stacja z mobila. Wywołanie w zawodach. Maria 0, Paweł Ludwik Tabery, łamane mobil. Zawody. Wywołanie w zawodach. Maria 0, Paweł Ludwik Tabery, łamane mobil. Zawody. Dużo stacji polskich, ten polskojęzycznych bardziej. Papa, SP contest.
No, ciekawe skąd te stacje. Akcent pozaeuropejski. Tutaj typowa Europa. Okej, patrzmy co słychać wyżej. No właśnie przejeżdżała ci jakaś ciężarówka chyba. Nie, to samolot. To musiało być jakieś inne zakłócenie. No to słabe warunki na 21. Tu jakiś radar. To dość wąsko, a może jakaś harmoniczna. No i zobaczmy. 28 jeszcze co słychać. Ale pewnie gorzej niż 21. Tu mamy dużo szersze pasmo, więc trzeba pod zakresami się jeszcze wspomagać. Ja myślę, że wyżej nic nie słychać. Dobra, wróćmy jeszcze na tą siódemkę.
Można już wyłączyć. No to słabo dzisiaj coś propagacja o tych wyższych pasmach z tego co widzę, no ale nigdy się nie trafi. Dobra, będziemy kończyć ten film, żeby nie wyszedł zbyt długi. Podzielcie się w komentarzach, jak tam z łącznościami w zawodach, czy braliście udział. No i do usłyszenia wkrótce. Dzięki za uwagę, zapraszam do subskrybowania kanału i do usłyszenia. Cześć!